Kristin Kalichan Niegrzeczny basista Warszawskie wydawnictwo literackie Muza S.A. Przełożyła Ewa Skórska Czyta Grzesław Krzyżanowski Wszystkim wielbicielom Breny i raja, którzy cierpliwie czekali na tę książkę. Nota od autorki w tej książce jest wzmianka o próbie samobójczej jednego z drugoplanowych bohaterów. Nie wspomniałam o tym na mojej stronie. Zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby potraktować ten temat realistycznie i z należytym szacunkiem. I chociaż skonsultowałam się z wrażliwymi czytelnikami oraz osobami o podobnych doświadczeniach, zdaję sobie sprawę, że pod pewnymi względami mogłam kogoś zawieść. Sama ponoszę odpowiedzialność za wszelkie popełnione tu błędy. Na koniec, jeśli właśnie cierpisz, proszę porozmawiaj z kimś: z przyjacielem, członkiem rodziny, psychiatrą lub terapeutą. Może ci być trudno sięgnąć po pomoc, ale korzyść będzie ogromna. Z miłością, Krystyn. Brena. Każdy ma wśród znajomych kogoś, kto świetnie wie, jak nam dopiec. Dla mnie kimś takim jest Raj Peterson. Dziesięć minut w jednym pokoju i już skaczemy sobie do gardeł, co niestety nie ułatwia nam pracy. Raj to basista Kill Johna, największego rokowego będu na świecie, a ja zajmuję się ich PR-em. Co gorsza. Ten irytujący gość jest przystojny, seksowny, zabawny, utalentowany i nigdy nie bierze niczego na poważnie. Jedyne więc, co mogę robić, to go unikać. Ale wszystko się zmienia, gdy przypadkiem raj słyszy coś, czego nie powinien moje intymne wyznanie w chwili słabości. I teraz ten mężczyzna, którego tak bardzo starałam się ignorować, Proponuje mi największą pokusę. Siebie. Raj. Brena James jest tą jedyną. Jedyną, której nie mogę mieć. Jedyną, o której nie umiem przestać myśleć. Wierzcie mi, próbowałem, ta kobieta mnie nienawidzi. Całkiem nieźle mi szło, dopóki nie podsłuchałem, jak mówi, że czuje się równie samotna jak ja że potrzebuje pieszczot, przytulania się i satysfakcji. Po czymś takim nie mogę już dłużej się oszukiwać. Właśnie ja chcę dać jej to, czego pragnie. Zdołałem ją przekonać, że to będzie tylko seks, obopólne spełnienie, nic więcej. Jednak w chwili, gdy ją mam, staje się moim światem. Wielokrotnie ją zawiodłem, więc teraz muszę dowieść, że ze sobą będzie nam znacznie lepiej, niż bez siebie. I na pewno zrobi się z tego dym. Ale w robieniu dymu z Bren jestem najlepszy. Wszystko, co warto zrobić, wymaga odrobiny chaosu. Fli. Rozdział pierwszy Brena. Nadchodzi taki moment w życiu kobiety, gdy kolejni przyjaciele znajdują miłość swojego życia i nagle okazuje się, że każdy kogoś ma. Pary wokół ciebie zaglądają sobie w oczy, rzucają żartami, których nie rozumiesz i które wystawiają cię poza nawias i... Ha, niech ktoś poda mi drinka i wyciągnie mnie z tego koszmaru. Może nie zabrzmiało to elokwentnie, ale tak właśnie czuję się w tej chwili. Kto nie patrzył, jak świetny Adam Sandler śpiewa Love Hurts w filmie Od Wesela do Wesela, i nie czuł tego samego. Chociaż możliwe, że tylko ja. Boże, mam nadzieję, że jednak nie tylko ja. Nie chodzi nawet o to, że nie wierzę w miłość. Pławię się w oślepiającym blasku jej splendoru niemal każdego dnia. Widzę szczęście moich zakochanych przyjaciół i wierzę, że ona istnieje. Naprawdę. Ale po latach randkowania, szukania prawdziwego ognia i znajdywania tylko odblasków, nie zamierzam już dłużej czekać. Poza tym nie mam czasu. I tak, jestem zła jak jasny gwint, kiedy idę do swojego ulubionego baru na wódkę z tonikiem, której w tej chwili cholernie potrzebuję. Na szczęście moja wciąż wolna i dlatego nadal pozbierana przyjaciółka Jules czeka już w kabince w głębi baru. Mamy czwartkowy wieczór. Nie brakuje tu młodych wilków, którzy tak jak ja chcą się wyluzować, a przy odrobinie szczęścia znaleźć kogoś do łóżka. Niestety, przygodnego seksu również mam dość. Nie przynosi mi nic poza żalem i rozdrażnieniem. Tak jak wtedy, gdy zamawiasz specjalność zakładu, bo wydaje się wspaniała, a kończy się zgagą. Cześć! Jules uśmiecha się do mnie. Już nam zamówiłam. Po trzech latach wspólnej pracy wie dokładnie, co lubię pić. Mam ochotę ją ucałować, że nie muszę przywoływać nikogo z obsługi. Jesteś boginią pierwszej ligi. Serio. Jasne. Kiepski humor? Pyta Jules, gdy siadam naprzeciwko niej. Właśnie wracam z kolacji z Jacksem i Stellą, Sophie i Scottim. Unoszę palet, żeby powstrzymać jej komentarz. A także Kilianem i Libi. Jules marszczy nos. Zakochane pary. Wiesz jak jest. Bo wie. Obie pracujemy z Kill Johnem, Najlepszą kapelą rockową na świecie. To fakt, nie opinia. Ja robię za szefową public relations. Jules zajmuje stanowisko asystentki Scottiego. Kilian, lider zespołu, wokalista, gitarzysta oraz mój kuzyn, ożenił się z Libii. Wspaniałą piosenkarką, robiącą własną karierę. Jacks, również gitarzysta i wokalista, jest po uszy zakochany w swojej dziewczynie, Steli, która prowadzi działalność charytatywną naszej kapeli. A menadżer Scotty ożenił się z Sophie, obecnie naszą fotografką i specjalistką od social mediów. Kocham tych facetów, kocham te babki to moi najbliżsi przyjaciele, moja rodzina, co nie znaczy, że nie grają mi na nerwach od czasu do czasu. Gdy dostajemy drinki, upijam długi łyk wódki z tonikiem i wzdycham z zadowoleniem. Jules bawi się kawałeczkiem żurawiny w różowym martini. Jakim cudem byłaś na tej kolacji jednym singlem? Gdzie się podzieli Wip i raj? Mówi o dwóch pozostałych członkach Kiljona. Wip jest perkusistą. Słodziak z niego, ale coraz bardziej odsuwa się od reszty. Wip kuruje się z przeziębienia. Nie przyszedł, żeby nas nie zarazić. Chciałabym gdzieś z nim pójść i się napić, ale obawiam się, że też ma już dość tej wszechogarniającej miłości. Jules unosi brew. A raj? Raj, basista, gnojek i zadra w tyłku. Dziesięć minut. Tyle wytrzymujemy w swoim towarzystwie, zanim najdzie nas ochota, żeby się pozabijać. Chyba oboje nawzajem się nakręcamy. Zupełnie bez sensu, ale nie potrafimy nic na to poradzić. Na randce, warczę. Jeśli można to nazwać randką. Ja bym tak tego nie nazwała. Guzik mnie obchodzi, ile tych panienek posuwa, ale wkurzam się, że wolał wypad z jakąś lalą od rodzinnej kolacji. Bo jesteśmy rodziną. Nie, żebym koniecznie potrzebowała raja w tym gronie, ale reszta go kocha, no i jest z nami na dobre i na złe. Mógł zdobyć się na minimum przyzwoitości i przyjść. Zgrzytam zębami, Upijam kolejny łyk. Nie pozwolę, żeby psuł mi wieczór, skoro nawet go tutaj nie ma. Nie będzie panoszył się w mojej głowie. Kolacja była naprawdę super. Ramiona mi opadają. Po prostu jestem zazdrosna. Boże, aż mnie skręca, gdy o tym mówię. Jules nachyla się do mnie. W ładnych, orzechowych oczach widać współczucie. Chciałabyś się zakochać? Mam wrażenie, jakby cały bar wstrzymał oddech, co jest głupie, bo przecież nikt nie zwraca na nas uwagi. Może chodzi o to, z jaką uwagą patrzy na mnie Jules? Może nie, śmieje się z goryczą. Jules zerka z powątpiewaniem, a ja znów się śmieję, teraz swobodniej. Serio, nie. Nie w tym rzecz. Ja biorę głęboki wdech. Zazdroszczę im życia seksualnego. Mruga gwałtownie, chyba walczy z uśmiechem. Jesteś zazdrosna o to, że się bzykają? Dopytuje dla pewności. Bo wiesz, jeśli chcesz kogoś wyrwać na noc, to tu nie ma z tym problemu. Macha szczupłą dłonią w kierunku baru. Jesteśmy w wirtualnym bufecie gorących singli. Fantastyczny seks na wyciągnięcie ręki. To prawda. Obie jesteśmy atrakcyjne, a Jules z tymi wysokimi kośćmi policzkowymi, pełnymi wargami i złoto-brązową skórą mogłaby królować na okładkach magazynów. Nawet teraz faceci zerkają na nią wymownie. Ja natomiast. Może to kwestia mojej znudzonej miny, może gładko zaczesanych włosów, niebotycznych szpilek i kostiumów z wąską spódnicą. W każdym razie zwykle przyciągam do siebie biznesmenów. Artyści chyba nie wiedzą, co ze mną robić. Ironia losu, skoro większość życia spędzam z muzykami, producentami ze studiów nagrań i innymi takimi artystycznymi typami. Ale jeśli tylko przychodzi mi ochota na seks, umiem go znaleźć. Choć akurat wspaniały seks to już inna historia. Błagam, Juju, powiedz, że w to nie wierzysz. Dźgam słomką kawałeczek cytryny w swoim drinku. Ten kawałek o świetnym seksie. Nigdy nie miałaś fantastycznego seksu? Pyta zdumiona. Zaraz zacznie się nade mną użalać. Może nawet słusznie. A ty? Odbijam piłeczkę. Mam na myśli naprawdę wspaniały seks. Szalony i odjechany, który chcesz uprawiać raz za razem, aż umrzesz wciąż tego pragnąc? Jules patrzy na swój kieliszek, wzdycha, spogląda na mnie. Nie, cholera. Takiego nie miałam. Bywało dobrze, ale nie transcendentalnie. Kiwam głową, nachylam się. Obie prawie leżymy na stole. Mnie też zdarzał się dobry seks, ale zwykle kolesiowi daleko do Ligi Mistrzów. Wsadził, wyjął, pozamiatał. A ja zostaję niespełniona. Jules marszczy nos. Może powinnyśmy spróbować z kobietami, kręcę głową. Wydawałoby się, że dysponując tym samym arsenałem, kobiety zrobią to lepiej. Ale nie. Mimo zmiany techniki, frustracja pozostaje ta sama. W kabince za moimi plecami ktoś krztusi się drinkiem. Przewracam oczami. Człowieku, to Manhattan. Jak sobie nie radzisz z podsłuchiwaniem szczerej rozmowy, nie masz czego szukać w tym mieście. Poza tym, nigdy nie wstydziłam się swojej seksualności. Zasadniczo. Bardziej kręcą mnie faceci, ale pociąg fizyczny to płynna sprawa. Nie ograniczam się do jednej płci. Niektóre kobiety są równie egoistyczne i bez pojęcia jak faceci, kontynuuję. Wierz mi, nie dostajesz żadnej gwarancji świetnego seksu. Jules patrzy na mnie wielkimi oczami. Po tym, co mówisz, już sama nie wiem, czy zazdrościć ci tych doświadczeń, czy się cieszyć, że mnie ominęły. Uśmiecham się krzywo. Możesz mi zupełnie spokojnie nie zazdrościć, bo nadal jestem sama i niespełniona. Strasznie to słabe, że skreśliłam właściwie obie płcie. Serio, niezależnie od orientacji, wszyscy pakujemy się w te same pułapki i wchodzimy w to samo bagno, szukając szczęścia. Jules odchyla się na kanapie. No to przerąbane. Ja też opadam na oparcie. Wsłuchuję się w odgłosy Baru. Jestem zmęczona. Stopy błagają o uwolnienie ze szpilek, w które wcisnęłam je osiem godzin temu. Nie pierwszy raz myślę poważnie o tym, żeby więcej nie zakładać tych przeklętych, wysokich obcasów. Ale w bezpardonowym biznesie, w jakim działam, są moją bronią, moją tarczą. Pierwszą parę szpilek, czarnych, skórzanych marki Manolo blanik Mary Jane, dostałam od ciotki, mamy Kiliana, słynnej modelki Izabel. Powiedziała wtedy, czy nam się to podoba, czy nie, kobiety w przemyśle rozrywkowym zawsze ocenia się po wyglądzie i zawsze stawia niżej niż ich odpowiedników płci męskiej. Ale gdy włożysz dziesięciocentymetrowe szpilki i elegancki kostium, sceptycy będą zbyt oślepieni, by zauważyć, jak po nich depczesz. Wzięła mnie wtedy pod skrzydła, nauczyła, jak powściągać emocje, jak się ubierać, jak radzić sobie z gnojami jak oczarować ludzi wszystkie te lekcje okazały się boleśnie prawdziwe przez ostatnie lata chroniłam się chłodną perfekcją gdybym odsłoniła najmniejszą szczelinę okazała najlżejszą sugestię wrażliwości od razu oceniano by mnie gorzej niż facetów moja potęga opiera się na iluzji że nic mnie nie zrani i akceptuję to jako część świata zawodowego w którym żyję Czasami jednak. Czasami chcę po prostu zwinąć się w kłębek. Potrzebuję pocieszenia, dotyku, ulgi. Powinnam wrócić do domu i wczołgać się do łóżka, ale nie udaje mi się otrząsnąć z tego wzburzenia i niepokoju. Patrzę Jules prosto w oczy. Wiem, nie powinnam się do tego przyznawać, bo to żałosne, ale jestem napalona. Nie w takim powierzchownym sensie, że muszę się z kimś przespać, tylko w tym głębokim, zadręczającym, takim, że o niczym innym nie myślę, że wszystko aż boli, rozumiesz? Brnę przez kolejne dni, pragnąc wyzwolenia, wyrzucam z siebie. Jules patrzy na mnie z powagą, jakby doskonale wiedziała, o czym mówię. Umiem zrobić sobie dobrze, to nie problem, zwierzam się dalej. Jestem w tym ekspertką. Wystarczy minuta, dwie, zanim skończę. Tyle, że jest różnica, gdy czujesz na swoim ciele czyjeś dłonie, gdy nie wiesz, gdzie cię za chwilę dotkną. To zupełnie co innego. Poczuć usta drugiej osoby, ciało spocone i spragnione. Uśmiecham się krzywo, chociaż serce mi niemal krwawi. Mam dwadzieścia osiem lat. Jestem u szczytu kariery. Każdy by mi pozazdrościł zajebistych przyjaciół. Co wieczór mogłabym chodzić na wspaniałe imprezy. Mieszkam luksusowo na Upper East Side. Za moją szafę z butami większość kobiet mogłaby zabić. Prawda, śmieje się Jules. Świat leży u moich stóp, a ja nie umiem rozwiązać problemu tego dojmującego pragnienia. Wkurza mnie to, wkurza mnie ta słabość, ta przeklęta potrzeba, której nie umiem zaspokoić. Jules oblizuje wargi i mruczy: Może poszukaj sobie kogoś dzisiaj wieczorem. Uwolnisz się od napięcia. Próbowałam, ale facet na jedną noc to za mało. Zaciskam palce na skórzanym siedzeniu. Naprawdę dobry seks wymaga czasu. W każdym razie w moim przypadku. Czegoś więcej niż przygodne zbliżenie. Obie strony muszą zaufać sobie na tyle, żeby bez skrępowania dawać, brać i uczyć się, co naprawdę działa. Jednym słowem, podsumowuje Jules. Związek. Rzecz w tym, że ja nie chcę związku, śmieje się gorzko, tylko zarąbistego seksu. Najgorsze chyba to, że nie jestem z Jules do końca szczera. Owszem, satysfakcja seksualna to bardzo ważna rzecz, ale moje pragnienie sięga głębiej. Potrzebuję spełnienia na zupełnie innym poziomie. Nie urządza mnie codzienna powierzchowna relacja, lecz fundamentalne połączenie fizyczne. Chcę, żeby ktoś mnie pożądał, pragnął bardziej niż czegokolwiek na świecie. Aż do utraty tchu. Chcę, żeby widział we mnie nie tymczasowe rozwiązanie problemu, lecz trwałą więź. Ja też chcę kogoś pragnąć w szerszym wymiarze, uczyć się jego ciała, dowiadywać się, co go rozpala i rzuca na kolana, posiąść i dać się wziąć w posiadanie. Ale jeśli powiem o tym, Jules, odsłonię się za bardzo, a ból otwartej rany będzie zbyt silny, żeby go zignorować. Potrzebuję swobody i zaufania, jakie daje relacja. Ale wiem, że w tej chwili byłabym w takim związku beznadziejna. Może gdyby moje życie nie wiązało się w stu procentach z Kiljonem, ale się wiąże. I to się nigdy nie zmieni, bo ten zespół jest moim życiem. Jules kiwa głową z takim zapałem, aż podskakują jej fioletowe loki. Przyjaciele z bonusem. Wielka szkoda, że nie jaram się babkami, bo totalnie zaoferowałabym siebie. I ja należę do Ligi Mistrzów. Uśmiecha się łobuzersko. No cóż, szkoda, że nie wchodzisz w grę. Śmieje się, lecz szybko poważnieje. Może po prostu kogoś sobie wynajmę. Znów słyszę, jak ktoś z tyłu się dławi. Albo już po prostu dostaję paranoi. Ale i tak odrywam się od oparcia i nachylam do Jules. Whip twierdzi, że to bardziej bezpieczne. I że wtedy całkowicie kontrolujesz sytuację. Jules robi się purpurowo. Whip skończy na okładkach tabloidów, mówi zirytowana. No błagam cię, chyba go nie posłuchasz. Nie, to nie dla mnie. Po uszy tkwie w biznesie. Nie chcę, żeby sfera seksualna też stała się transakcją. Odchylam się z westchnieniem. Chociaż na pewno rozwiązałoby to masę problemów. Niedługo potem dopijamy drinki i Jules wstaje. Jutro zaczynam wcześnie z naszym szefem. Kocham jego jak brata, ale daje swoim ludziom popalić niczym jakiś sierżant. Jules jest jedyną asystentką, która spełnia jego wyśrubowane standardy i nie ucieka z krzykiem. Idę do toalety umyć ręce przed wyjściem. Stoję przy umywalce, zimna woda spływa po nadgarstkach, a ja patrzę na swoje odbicie. Cera, kiedyś kości słoniowej. Zrobiła się prawie biała, odcina się ostro od kasztanowych włosów. Pod oczami widać fioletowe cienie, mimo że wklepałam podkład. W jakimś momencie cały ten wypolerowany połysk zmienił się w pokost i teraz zaczyna pękać. Nie ma już śladu tamtej, osiemnastoletniej dziewczyny z ogromnymi oczami, która tak bardzo chciała się gdzieś wpasować i błagała kuzyna, żeby pozwolił jej stać się częścią zespołu, istnieć na peryferiach. Bo chociaż nie miała krzty muzycznego talentu, pragnęła czuć ekscytację, jaką dawał jej taki świat. Otwarcie się przed Jules było dobre, oczyszczające, ale jednocześnie pogorszyło sprawę. Pozwoliłam swoim problemom dojść do głosu, uwolniłam je, przez co tylko się wzmocniły. Czy mi się podoba, czy nie, działam w męskiej branży. Producenci muzyczni, promotorzy koncertów, właściciele wytwórni płytowych, organizatorzy imprez, dziennikarze. Kolosalna większość z nich to faceci. I przez te wszystkie lata nie dali mi zapomnieć, że działam na ich terenie. Próbowali pokazać, że to nie mój świat. Żeby przetrwać, musiałam się uzbroić, mieć twardą skórę i zimne serce. Musiałam być idealna, nie wahać się, nie okazywać słabości, emocji, wrażliwości. Odsłonić się oznaczałoby rzucić się na pożarcie wilkom. Gdyby wyszło na jaw, że ta chłodna, twarda Brena James płaga, żeby ją dobrze zerżnąć, to byłby koniec. Już nigdy nie spojrzałabym nikomu w oczy. Chociaż nie. Nie, kurwa. Nie będę się wstydzić swoich potrzeb. Prostuje plecy, poprawiam szminkę na ustach i wychodzę. Jakieś trzy kroki od toalety prawie wpadam na czyjąś umieśnioną, szeroką klatę. Staję gwałtownie. Przepraszam, nie widzia. Urywam przerażona, gdy widzę, kto stoi przede mną. Raj Peterson. Moje osobiste przekleństwo. Nemezis i wrzut na tyłku. Opiera się masywnym ramieniem o ścianę, jakby tu na mnie czekał. Wysoki, barczysty, jasnowłosy i mocno zbudowany. Gwiazda rokowa światowego formatu o wyglądzie futbolisty. Brat łata, co to kupi ci piwo i rozbawi z prośnym dowcipem. Taki właśnie jest. Dla każdego prócz mnie. Przy mnie to diabeł wcielony, który tylko czeka, aż okaże słabość. Może reaguje na niego irracjonalnie, za to z całą pewnością intuicyjnie. Krew odpływa mi z twarzy, gdy raj posyła szeroki, bezczelny uśmiech, pojawiający się zawsze, gdy ten cholerny basista coś na mnie ma. Zaraz pewnie zacznie mnie grillować i czerpać przyjemność z każdej sekundy. Ale tym razem jego ton nie jest złośliwy. Raczej mroczny, głęboki i niemal stanowczy. Porozmawiajmy. Raj. Każdy facet ma swoją słabość. Każdy pies ma swój dzień. Te dwie prawdy zderzają się z hukiem, gdy dowiaduję się, że Brenna James, moja jedyna prawdziwa słabość, rozpaczliwie potrzebuje fantastycznego seksu. Aż do bólu, co noc. Ja pierdzielę. Robię się twardy na samą myśl, rozgrzany na maksa, aż dziw, że nie bucham parą. Ta nonszalancka poza i rola, której Bren po mnie oczekuje, złośliwego dręczyciela przygłupka, kosztuje mnie w tej chwili dużo wysiłku. Trochę żałuję, że się dowiedziałem, jaka jest spragniona, jak potrzebuje dotyku rąk na swoim ciele, ust na łechtaczce. Rany, to niemal przytłaczające. Ale jestem psem i wyczuwam, skąd wieje wiatr. A skoro tajemnica już wyszła na jaw, niech mnie diabli, jeśli miałbym ją zignorować. Nie starałem się podsłuchiwać. Dobra, kłamie. Gdy już rozpoznałem głos Brenny za plecami, łowiłem każde słowo. Nie jestem z tego dumny, ale ta kobieta zawsze wyciąga ze mnie pentaka. I gdy tak mówiła o pragnieniach, gdy słyszałem tęsknotę, pożądanie w głosie, poczułem coś, czego nigdy bym się nie spodziewał w stosunku do niej. Empatię. Bren i tak by w to nie uwierzyła, bo myśli, że lecę na babki. I w pewnym sensie ma rację. Uszczęśliwiają mnie proste rzeczy. Poza tym jestem lojalny wobec ludzi, których kocham. Ale nie wykorzystuję kobiet. Zwyczajnie uwielbiam z nimi przebywać i szukam ich towarzystwa tak często, jak tylko mogę. Ale wspaniały, odlotowy seks, o którym mówiła Bren, jest dla mnie tak samo nieosiągalny. Stąd wiem, co ona czuje. A gdy wspomniała, że mogłaby komuś za to płacić. Do chuja nie! Nie już nie mogę mieć takiej wiedzy i sobie odpuścić. Pytanie brzmi: Co zrobię teraz, gdy zagnałem Bren w kozi róg? Przez te wszystkie lata nasza interakcja opierała się wyłącznie na dumie? Z powodów, których właściwie nigdy nie zgłębiałem, oboje próbujemy dowieść, jacy jesteśmy nietykalni. I jak bardzo wisi nam to, co myśli druga strona. I oboje żyjemy w kłamstwie, ależ musi ją teraz skręcać, że słyszałem tamto wyznanie. Patrzy na mnie z płomienną nienawiścią czyli obrona. Oboje za każdym razem robimy wszystko, żeby tylko cholera nie okazać cienia słabości. Bóg jeden wie, co czai się teraz za tymi bursztynowymi oczami. Pewnie Bren chciałaby mnie skrzywdzić na wiele kreatywnych sposobów, bo zawsze o tym myśli. Tylko tym razem jej piękne usta wykrzywia upokorzenie. Dziewczyna patrzy w podłogę, jakby czekała, aż się pod nią rozstąpi i pochłonie ją czarna czeluść. A jednak wbrew temu, co sobie roi, nie czerpie przyjemności z jej dyskomfortu. Nie chcę, żeby się tak czuła. Odpycham się od ściany. Zbliżam do Bren. Serio, Brena. Słyszałem, co mówiłaś. Walę prosto z mostu. Jej nozdrza falują, twarz Pąsowie jest skrępowaniem. Ja mówię dalej. Musimy porozmawiać. Wcale nie musimy. Czerwone światło nad jej głową jeszcze mocniej rumieni jasną skórę, barwi kasztanowe włosy na kolor krwi. Niemal widzę jak Bren staje w płomieniach i spopiela mnie swoją furią. Owszem, musimy. Daj spokój Brena, nie sądzisz chyba, Przestań do mnie gadać, omija mnie. Nie będę omawiała tej sprawy z nikim, a już na pewno nie z tobą. Posłuchaj, do licha, czekaj. Jaka ona szybka na tych obcasach. Precyzyjnie, błyskawicznie przebija się przez tłum gości w garniturach. Jakiś koleś gwizdze przeciągle i głośno komentuje jej tyłek. Niby nie chcący Walego ramieniem przechodząc. Biegnę za Breną. Już na zewnątrz ogląda się za siebie marszczy drzwi. Klnie i przyspiesza, a ja uśmiecham się krzywo. Naprawdę myśli, że tak łatwo się mnie pozbędzie? Możesz spokojnie zwolnić, mówię. I tak odprowadzę cię do domu. Unosi brodę. Kroku nie zwalnia. Znikaj, szkodniku. Nie da rady. Bezpieczeństwo przede wszystkim, Bren. Hi, nie potrzebuj ochroniarza. Gdybym chciała, skopałabym ci dupę. Nie powinno mnie to nakręcać. A jednak. Nie wątpię, że jesteś hardcorem w skarbie. Ale zrób to dla mnie i już tak nie leć, dobrze? Coś w moim głosie chyba ją przekonuje, bo chociaż prycha demonstracyjnie, idzie odrobinę wolniej. W rzeźkim powietrzu unoszą się obłoczki naszych oddechów. Cienka bluzka na pewno nie daje ciepła, ale wiem, że Brena cisnęłaby moim swetrem na ulicę, gdybym go jej zaproponował, więc tylko wsuwam ręce w kieszenie i maszeruję obok. Tu, na otwartej przestrzeni, nie ma szans mnie wyprzedzić. Zwłaszcza w tych niesamowitych szpilkach, zwłaszcza przy moich kilkunastu centymetrach przewagi wzrostu. Obcisła, cholernie seksowna spódnica też nie pozwala wydłużyć kroku. Bren oczywiście szybko to załapuje, bo znów trochę zwalnia. Obcasy stukają o chodnik klik, klak, klik, klik, klak. Czasem słyszę to w snach. Taki rytm ma linia basów Forget You. Nikt o tym nie wie i nikt się nigdy nie dowie. Niektóre rzeczy należy zachować wyłącznie dla siebie. Myślałam, że masz randkę, warczy Bren jakąś minutę później. Krzywie się słysząc, z jaką goryczą mówi to randkę, ale odpowiadam całkowicie opanowany. Miałem. Skończyła się wcześniej w barze. To kłamstwo. Nie umawiałem się z dziewczynami od dłuższego czasu, ale za nic jej nie powiem, dlaczego nie przyszedłem na tę rodzinną kolację dzisiaj wieczorem. Słuchaj, zaczyna rzeczowym tonem. Cokolwiek wydaje ci się, że słyszałeś, wiem dokładnie, co usłyszałem, to w najmniejszym stopniu nie twoja sprawa. Zgadza się. Zauważam jej zaskoczone westchnienie, rozszerzone oczy, a potem przypomina sobie, że w ramach obrony powinna być na mnie wściekła. Nie wierzę, że podsłuchiwałeś. Należało dać znać, że tam jesteś. Patrzy na nią z podełba. Bren. Przysięgnij z ręką na sercu, że gdybyś usłyszała mnie w analogicznej rozmowie, to nie nadstawiłabyś ucha. No, przysięgnij, a ja nazwę ciekłam czuchą. Przez chwilę nic nie mówi, ciszę, on ci tylko stukot obcasów. W końcu klnie i podnosi rękę. Dobra, niech ci będzie, ale to i tak nie w porządku. Żadne z nas nie jest święte, zwłaszcza ty. I chwała Bogu! Wypalam natychmiast. Mój uśmiech na pewno wygląda teraz drapieżnie. Nic na to nie poradzę. Mam szalone fantazje, żeby ją pochłonąć. Nie oznacza to również, że masz teraz wyciągać to, co wyszpiegowałeś. Jasne, ale i tak chcę z tobą pogadać. Proszę, 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 porozmawiajmy. Nie weź, bren. Mój ton łagodniej. Nie zamierzam cię zawstydzać, deklaruję. Zanosi się śmiechem. Dźwięk niesie się w chłodnym powietrzu nocy. Wiem. Zasłużyłem. Zawstydzałem ją wcześniej na wiele różnych sposobów. Teraz tego żałuję. Słowo daję i nie pójdę sobie w cholerę. Dlatego zanim mnie palniesz w łeb, równie dobrze możesz posłuchać, co chcę powiedzieć. Przewraca oczami. Gardzę przemocą fizyczną. Czyżby? Dla ciebie zrobię wyjątek. Szczerze się do niej. I pewnie nieźle by zabolało, co Jagódko? Ech. Mimo wszystko widzę nikły uśmiech, który próbuje się przebić. Mikrozwycięstwo. Śmieje się cicho, gdy podchodzimy do jej budynku i portier otwiera drzwi. Pan James, panie Peterson, wita nas z głowy. Siemasz, Tomi, jakieś komentarze do wczorajszego meczu? Niewzruszona twarz Tomiego nie zmienia wyrazu. Żadnych, które chciałbym wygłosić. Salutuję mu. Idziemy przez hol. Brenazerka na mnie zmrużonymi oczami. Skąd wiesz, jak ma na imię? cedzi. Niemal słyszę obracające się trybiki w jej mózgu. Byłem tu kilka razy. Nigdy sam, gdy urządzała wspólne kolacje albo spotkania. Z całą pewnością nie na tyle często, żeby zakumplować się z jej nocnym portierem. Przechylam się i naciskam guzik przy windzie. Zobaczyłem Tomiego w Garden na meczu Niksów i zaprosiłem, żeby usiadł ze mną. Ja i reszta chłopaków mamy cało sezonowe karnety na piętrze. Nie zawsze chodzimy całą ekipą na wszystkie mecze, więc puste siedzenia się marnują. Stella, dziewczyna Jacksa, zajmuje się działalnością charytatywną i przekazuje bilety zwycięzcom w różnych akcjach. Raz w miesiącu zabieramy również dzieciaki, które potrzebują w życiu trochę radości, bo są chore, mają problemy ze zdrowiem psychicznym, pochodzą z rozbitych czy niezamożnych rodzin. Kocham te wieczory. I za każdym razem uczę się od tych małolatów czegoś nowego. Słyszę pomruk w krtani bren. Wsiadamy do windy. Dobrze, że w tej chwili nie rozmawiamy. Zdarzało się już, że jechaliśmy sami windą, ale nigdy w takim napięciu. Czuję dreszcze. Przenikają mnie do środka. Potrzebuję seksu. Fantastycznego, szalonego i odjechanego, który chcesz uprawiać raz za razem, aż umrzesz wciąż tego pragnąc. Napina mi się skóra, cholera. Ja też tego pragnę. Tylko nie zdawałem sobie sprawy jak bardzo, dopóki Brena o tym nie wspomniała. Nagrzany wciągam głęboko powietrze. Błąd, teraz jej perfumy drażnią mi nozdrza. Nie używa zawsze tych samych, zmienia zależnie od nastroju. Zna mnie wszystkie aż za dobrze, i przez te lata nauczyłem się po zapachu odgadywać, w jakim jest humorze. Dzisiaj to dojrzałe brzoskwinie, miód, ciemny rum i aromatyczny tytoń. W teorii taka kombinacja nie powinna zadziałać. W realu to czysty seks. I teraz mogę myśleć już tylko o tym, jak leżę pod słońcem Karaibów między jej udami, smakując pożądliwie wilgotną i nabrzmiałą. Odchrząkuję i staję prosto. Chłopie, weź się ogarnij. Bren zerka na mnie. — Zakrztusiłeś się śliną? — Tak, bo ślinie się z pożądania, przez ciebie. — Nie, to zwykły kaszel. — Hmm, mruży oczy i przygląda mi się uważnie. — Ale nic cię nie rozkłada, prawda? — Czemu pytasz? — Nachylam się do niej, skończony kretyn. Zbliżanie się do Brenny James nie jest w moim przypadku dobrym pomysłem. — Otarłabyś mi rozgorączkowane, spocone czoło? odesłałabym cię do domu, żebyś mnie nie zaraził. Nie mogę sobie teraz pozwolić na chorobę. Daj spokój, jagutko. Mówię, gdy drzwi windy rozsuwają się na jej piętrze. Świetnie o tym wiesz. Żeby złapać moje zarazki, musiałabyś znaleźć się znacznie bliżej mnie. Wznosi oczy do nieba i wychodzi. Znów słyszę to klik-klak, klik-klik-klak. Zawsze mnie nakręcało. Ewidentna wskazówka, że przy każdym kroku pojawia się dodatkowe rozkołysanie całego ciała. Nie przyznam się, ile razy obserwowałem jej chud, żeby to rozgryźć. Gdy docieramy do mieszkania, błyskawicznie wstukuje kot alarmu, otwiera drzwi i zamaszyście wchodzi do środka. Muszę się spieszyć, żeby drzwi nie zamknęły mi się przed nosem. Gdy wchodzisz do mieszkania Breny, otulacie jej obecność. Zawsze pachnie tu świeżymi różami, ale nie dusząco, tylko świeżo i słodko. Przedwojenne mieszkanie z klasycznymi gzymsami oraz wysokimi sufitami urządziła w kolorze kremowej bieli i odcieniach szarości z akcentami różu, złota i zieleni. Stanowany luksus. Poza długą sofą w stylu z obiciem w centki Geparda. Stoi pośrodku salonu, demonstracyjna i wyzywająca. Jakby miała gdzieś całe to stonowanie, i przyciąga wzrok swoim szokującym stylem. Trochę jak Bren. Która właśnie opiera swój świetny tyłek na poręczy sofy, krzyżuje w kostkach zgrabne nogi, a jej zabójcze szpilki wbijają się w gruby włochaty dywan. Jestem zmęczona. Miałam spotkanie z Polem Hollywoodem. Śmieje się cicho. Polem Hollywoodem? Owszem, jurorem w programie kulinarnym The Great British Baking Show. O, znam to. Unosi brwi. Nie mów, że oglądasz. Co cię tak dziwi? Lubię piec słodkości. Muszę jakoś utrzymać to ciało w optymalnych kształtach. Gładzę mięśnie brzucha. Nie złapała przynęty i nie zerknęła. Wpatruje się w moją twarz, nie próbując nawet ukryć zniecierpliwienia. A teraz, kiedy jestem z nią sam na sam, moja pewność siebie rozprasza się jak kiepski pogłos. Kurde. Cisza, początkowo niezręczna, staje się przytłaczająca. Serce wali mi w uszach. Skóra płonie. Szukam w myślach, od czego by tu kurwa mać zacząć. Bren wzdycha. Nie, ja to rozumiem. Wypalam szybko. Bursztynowe oczy robią się okrągłe. Przepraszam, co? Dawaj, Rayland. Już, idź na całość. Znam uczucie, o którym mówiłaś w pubie. Brena krzyżuje ręce na piersi. Obronny, dystansujący gest. Och, czyżby? Tak. Robię krok w jej stronę. Jak wiemy. Słynę z tego, że kocham seks. Pierwsze słyszę. Hej, nie ukrywam tego. Po co skoro ja. skoro my go uwielbiamy? Seks jest super, Brne. A kamienna mina Breny mówi mi, że właśnie idę na dno. Znów robię krok do przodu, powoli. Nie chcę nic przyspieszać, nie chcę blokować jej jeszcze bardziej. Ale znalezienie kobiety, której zaufam, która powie mi, co tak naprawdę lubi. O, nie, tylko nie to! Przerywa mi, śmieje się krótko i kręci głową. Nie, 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 nawet nie próbuj. Tyle, że ja się już nie zatrzymam. Nie wiesz nawet, o czym zamierzam mówić. Jeśli nie o tym, co kupić Scottiemu na urodziny, nie chcę tego słyszeć. Łatwizna. Chusteczki do nosa od Henrygo Pula. Wzruszam ramionami. Bren wydaje się zaskoczona. No da, wiem, ale Scotty kocha takie rzeczy. Jednak masz rację. Nie o to mi chodzi. Raj? Nie. Podnosi rękę. Po prostu nie. Czyli co? Wolisz płatne usługi? Próbuję stłumić panikę w głosie. Wolisz narazić się na jakieś nieprzewidziane akcje? Że coś się wtedy zjebie? Ryzykować swoje bezpieczeństwo? Błąd. Brena ściąga kasztanowe brwi. Hej, a może to ty powinieneś się zastanowić nad taką opcją? Poza tym, to zupełnie nie twoja sprawa. To już ustaliliśmy. Jednak, jako twój przyjaciel, wiecznie się kłócimy. To prawda. Tak samo, jak to, że jesteś denerwująca, dodaje. Zaciska usta. Wyraźnie zirytowana. Tłumie uśmiech, gdy widzę na jej twarzy cień zgody. Owszem, dość często wybuchają między nami sprzeczki. Nie zmienia to faktu, że znamy się bardzo dobrze. Jesteś dla mnie ważna, Bren. Gdyby coś ci się stało, rozwaliłoby mnie to na maksa. Po moich słowach w pomieszczeniu zapada cisza tak absolutna, że słychać klaksony taksówek piętnaście pięter niżej. Brena jest zszokowana. Dla mnie to cios. Do kurwy nędzy. Naprawdę myślała, że mam ją gdzieś? Jest kuzynką Kiliana. Już samo to wystarczyłoby, żeby stała się dla mnie kimś wyjątkowym. Nie mówiąc o tym, że stanowi istotną część mojego życia. Jesteśmy połączeni na dobre i złe od wczesnej młodości. Próbuję zachować spokój, ale w gardle rodzi się pomruk, w którym niech to licho pobrzmiewa ból. szlak. Bręskubie górną wargę jak zawsze gdy wierze schrzaniła, wzdycha. Słuchaj, mnie też byłoby przykro, gdyby coś ci się stało. Twój entuzjazm zwala mnie z nóg. Serio. To takie niesamowite, że potrafi przerzucić swój długi kucyk przez ramię jednym ruchem brody. Widziałem ten leciutki gest setki razy i niezmiennie bawi mnie tak samo, nawet jeśli wiem, że za chwilę oberwę. W tej chwili ciężko mi zdobyć się na entuzjazm, zauważa. Niemniej spieszę Cię uspokoić. Nie mam zamiaru nikomu płacić, żeby zaspokajał moje potrzeby. W porządku? A ja zamiast ulgi czuję się rozbrojony. Nie, nie chcę, żeby kogoś wynajmowała. Po prostu za dużo namotałem sobie w głowie. Och, wyrywa mi się. Unosi kąciki warg. Widzę, że tej części nie dosłyszałeś. No, nie. Doprawdy, Rajlendzie, twoje umiejętności podsłuchiwawcze pozostawiają wiele do życzenia. Uśmiecham się delikatnie. W kilku miejscach ściszyłaś głos. To było frustrujące. Następnym razem prosiłbym trochę głośniej. Krótkie prychnięcie i znów wraca rzeczowy ton. A teraz, skoro już wszystko załatwione, proszę, żebyś stąd wyszedł. Powinienem to zrobić. Totalnie powinienem odwrócić się i wyjść. I żałować tego do końca życia. Nic nie jest załatwione, dopóki nie znajdziesz tego, czego potrzebujesz. Jej policzki purpurowieją. To ciężkiej cholery, raj! To chcę być ja. Wyrzucam z siebie już bez żadnej finezji. Oddycham głęboko i mówię jeszcze raz, trochę spokojniej. Chcę, żebyś użyła mnie. Moje słowa tłuką się bezładnie pomiędzy nami. Chyba po raz pierwszy w życiu brenę zatkało. Rozdział drugi. Brena. Wiedziałam, że do tego zmierzamy. Że zaoferuje mi jakieś kretyńskie rozwiązanie moich problemów. Wiedziałam, mimo wszystko wiedzieć i doświadczyć to zupełnie inne rodzaje wstrząsu. Na różne subtelne i mniej subtelne sposoby. Ray Peterson nigdy nie pozwolił mi zapomnieć, że się w nim zakochałam, gdy kapela dopiero powstawała. Zwykle sugerował, jak w głębi duszy nie umiem mu się oprzeć, albo wygłaszał uwagi na temat mojego życia seksualnego. Nigdy nie uzyskam nic lepszego, niż to, co mogłabym mieć z nim, gdyby tylko mnie pragnął. Odpłacałam mu z nawiązką. Zawsze wyraźnie dawałam do zrozumienia, że moje życie miłosne jest ze wszech miar satysfakcjonujące i że nigdy nie zniżyłabym się, by znowu pragnąć kogoś takiego jak on. Raj robił to samo. Czy nasze zachowanie było dojrzałe? Pewnie, że nie. Ukuliśmy ten schemat jako szczeniaki i już nigdy z niego nie wyszliśmy. Tym razem jednak Raj przeholował. To już niezwykłe drażnienie się, tylko jawna kpina z mojej słabości – Swoją drogą zaskakujące, jak bardzo czuję się dotknięta. Nie spodziewałam się tego. Sądziłam, że znalazłam się w punkcie, w którym Ray Peterson nie zdoła mnie zranić. Niestety. Nigdy bez walki nie dawał się zepchnąć na drugi plan. Teraz jest jeszcze trudniej, skoro stoi tuż przede mną. Mocne ręce skrzyżowane na piersi, grube brwi uniesione w oczekiwaniu. Miliony fanów postrzegają go jako czarującą maskotkę Kiljona wielkiego pluszowego misia, który potrzebuje tylko właściwej osoby, żeby go przytulała. Ja staram się nie przywalić mu w arogancki nos. Nie. Nie zrobię tego. Mam zasady, ale ani mi się śni powstrzymywać języka. Ty gnoju, warczę podchodząc do niego. Nie przypuszczałam, że upadniesz tak nisko. Hej, przerywa mi zszokowany. Przestań. Nie, to ty przestań. Dźgam go w pierś. Bo to wcale nie jest zabawne. Zdumiony otwiera usta. Czekaj, myślisz, że robię sobie jaja? Oburzenie w jego głosie trochę mnie stopuje. A co innego mogłabym pomyśleć? Podsłuchałeś, jak opowiadam, że. Boże, nawet nie potrafię tego powtórzyć. Nie chcę znów przeżywać takiego upokorzenia. Przełykam gwałtownie ślinę. Przerażona, że zaraz się rozpłaczę. I proszę bardzo, teraz podsuwasz mi swoją kandydaturę? Spodziewasz się, że potraktuje cię poważnie? Opiera dłonie nisko na biodrach. Przechyla głowę, jakby próbował rozwiązać jakąś zagadkę. Bren, nie żartuję. Mówię zupełnie serio. Cofam się, uderzam tyłkiem w rzeźbioną poręcz sofy. Z głowy odpływa mi cała krew. Nie, nie, nie. Wolne żarty. To znaczy, tak. Między nami zawsze iskrzyło, ale oboje wiedzieliśmy, że to bez sensu. Że zupełnie tego nie chcemy. Raj nie może się teraz poddać, nie po tym wszystkim. Widzi o czym myślę i kiwa głową. Nie próbuję cię podpuścić ani poniżyć, to jak najbardziej realna propozycja. Dotykam spoconego czoła, jestem oszołomiona. Muszę. Muszę napić się wody. Robię w tył zwrot, idę do kuchni, chwiejąc się na szpilkach. Ja nigdy się nie chwieję. Zrzucam pantofle. Nalewam sobie wody prosto z lodówki i upijam kilka potężnych łyków. Raj wchodzi za mną, opiera rękę o marmurowy blat kuchennej wyspy. Jego twarz wciąż emanuje spokojem, ale zdradza go dłoń. Wystukuje kciukiem nerwowy rytm. Chyba nie golił się od jakiegoś czasu. Zarost powoli przechodzi w brodę. Przez te wszystkie lata Raj nosił brodę wyłącznie raz. Pewnego dziwnego lata, kiedy wszyscy w kapeli zdecydowali się przybrać wygląd seksownych drwali. Szybko zarzucili ten pomysł, gdy fani zaczęli im przysyłać żel do brud i zabawkowe siekiery. Ale nie wygląda źle z tym zarostem. Przeciwnie, bardzo sexy. Inaczej. Taki imidż zmienia go na tyle, że odnoszę dziwne wrażenie, jakbym rozmawiała z nową wersją raja. Co jeszcze bardziej wytrąca mnie z równowagi. Przygryza policzek od środka, tworząc dołeczek, potem głęboko wciąga powietrze i mówi: Słuchaj, Wiem, że to w chuj niezręczna sytuacja, ale zagram w otwarte karty. W pierwszej chwili, gdy zrozumiałem, że siedzisz za mną i że mówisz o seksie, to tak, zacząłem podsłuchiwać, ponieważ czasem wychodzi ze mnie gówniarz. Uśmiecha się obuzersko, ściska kark dłonią. Ale potem słuchałem bardzo uważnie i... Cholera, Bren, pragnę tego samego. Wiem, że mi nie uwierzysz, ale jestem znużony skakaniem z kwiatka na kwiatek. Zmęczony tą... Rumieniec pokrywa jego twarz. Samotnością. To wyznanie wstrząsa mną do tego stopnia, że chyba wyrywa mi się cichy okrzyk. Czekam, aby raj zaczął się śmiać, powiedział, że się wygłupia, ale on patrzy na mnie spokojnie, rumieni się, nerwowo porusza kciukiem, lecz się nie śmieje. Dobrą minutę intensywnej ciszy zajmuje mi przyswojenie tego, co właśnie przyznał, że czuję się samotny. Nigdy nie okazywaliśmy sobie słabości. To by nas odsłoniło, wystawiło na cios. Zawsze wysoko trzymaliśmy gardę. W tej chwili raj zmienia zasady gry, a ja nie wiem, co robić. Upijam kolejny uspokajający łyk wody. Odstawiam szklankę. Usiłuję zebrać myśli. Dobra. Rozumiem, że mnie nie wkręcasz i dokładnie wiesz, jak się czuję. Ale propozycja, żebyśmy ty i ja... Nie potrafię nawet dokończyć tego zdania. Robi mi się zimno i gorąco zarazem. To szaleństwo, kataklizm, katastrofa murowana. Katastrofa. Mamrocze pod nosem raj. No weź. Mówię chyba zbyt szybko. Jesteśmy jak. jak sok pomarańczowy i pasta do zębów. Po zmieszaniu zostanie jedynie niesmak w ustach. Pochyla głowę. Zaciska na blacie pięść. Patrzy, jak napina się jego ręka. Pęcznieją wszystkie te piękne mięśnie pod skórą pokrytą tatuażami. Poznałam w życiu setki mężczyzn, ale żaden nie miał takiej rzeźby ramion. Dlaczego on? Czemu jego ciało zawsze przyciągało mój wzrok jak żadne inne? Nieświadom moich myśli podnosi głowę. Widzę na jego twarzy czysty męski upór. Dobra. Nie wykluczam, że mogłoby się to skończyć katastrofą. Nie powiedziałam mogłoby. Mówiłam, że tak się stanie. To prawda. I dlaczego w ogóle o tym gadamy? Im dłużej to robimy, tym trudniej mi powstrzymać pewne wizje, które zepchnęłam na obrzeża świadomości dziesięć lat temu. W mózgu rozbłyska obraz nagich pleców. Gładka, sprężysta skóra lśni. Mięśnie się napinają, gdy raj pieści moje ciało. Wypuszczam z siebie powietrze. Nic z tego. Zaciska usta i przez chwilę mam wrażenie, że zaraz się odwróci i wyjdzie. Ale nie. Okrąża kuchenną wyspę dużą dłonią sunąc po marmurze. Spinam się i walczę ze sobą, żeby nie uciec. Nie wiem co widzą jego niebieskie oczy, ale zbliża się do mnie z większą ostrożnością niż zwykle. Naprawdę myślisz, że byłbym w stanie Cię skrzywdzić, Jagódko? Jagódko. Pamiętam wieczór, kiedy tak na mnie mówił. Nie chciałam zakochiwać się w raju Petersonie. Naprawdę. Gdy całe lata temu Kilian po raz pierwszy pozwolił mi spotkać się z kumplami z jego nowej kapeli, myślałam tylko o tym, jacy są przystojni. Na początku ciągle przesiadywałam na ich próbach, ale nie chodziło o muzykę, bo wtedy jeszcze nie grali tak dobrze. Po prostu przyglądałam się, jak trzej seksowni goście. Wiedziałam, że mój kuzyn też jest czadowy, ale nie postrzegałam go w tych kategoriach poruszają się na scenie. Przeważnie zdejmowali t-shirty. Dla nastolatki szczyt szczęścia. W każdym razie, chociaż Whip i John, który dla świata szybko stał się Jacksem, byli super przystojni, to właśnie widok raja, wielkiego i muskularnego, rozgrzewał mnie i nakręcał. Nie, fizycznie wcale nie on był najładniejszy. Palme pierwszeństwa dzierżył Scotty ze swoimi czarnymi włosami, idealnymi rysami i jasno-błękitnymi oczami. Wip zajmował drugie miejsce w kategorii wyglądu i pierwsze pod względem czystej słodyczy. Raj nie wydawał się super seksowny. To określenie pasowało do Johna i zapewne Kiliana. Ale w raju dostrzegałam coś pierwotnego. Każdy z nich był chudy jak szczapa. Rayland zawsze wyglądał jak góra mięśni. To, jak grał na basie, wydobywał ten niski, dudniący rytm, postrzegałam jako seks w czystej postaci. Nie miałam w tej kwestii zbyt wiele doświadczenia, a jednak raj wywoływał we mnie drżenie. Zalewały mnie fale gorąca. Jego prosty humor, szczery śmiech. Przy żadnym innym chłopaku nie czułam się tak swobodnie. Już wtedy uchodził za flirciarza i do dziś nic się nie zmieniło. Nieśmiała, kanciasta rudowłosa dziewczyna z końskimi zębami czyli ja. Marzyła, żeby starszy chłopak uśmiechał się do niej tak jakby skupiał na niej całą uwagę. Wiedziałam, że swoim uśmiechem czaruje wszystkie dziewczyny, mimo to czułam się fantastycznie, że w ogóle mnie zauważa. Po każdym koncercie nieodmiennie podchodził do mnie i zawsze zadawał to samo pytanie. Zwaliło cię z nóg, mała? Mała. Nie znosiłam, kiedy tak się do mnie zwracał, jakbym miała dwanaście lat. A ja zawsze odpowiadałam. Tak, slapciu, zwaliło mnie jak cholera. Raj prychał na to przezwisko, któremu nadałam, ale wcale się nim nie przejmował. Lata później wypracował genialną technikę gry na basie, ale na początku głównie slapował i wiedział o tym. Zresztą, zawsze trochę się droczyliśmy ze sobą. Z okazji mojej osiemnastki chłopaki urządziły imprezę. Grali całą noc. W końcu zlany potem, zarumieniony Raj odstawił gitarę i podszedł do mnie. Boże. Ze wszystkich sił starałam się nie gapić na jego nagą piersi, ale to było wyzwanie. Gdy szedł, te wspaniałe mięśnie poruszały się i napinały rytmicznie. Zwaliło cię z nóg, Jagutko? Prawie przegapiłam przezwisko, no bo halo, brązowe sutki starczały tuż przed moimi oczami. Czy były tak wrażliwe jak moje? Jagutko, podniosłam wzrok i spostrzegłam, że raj się uśmiecha. No, Robisz się cała ciemnoróżowa, gdy się rumienisz. Wytykanie dziewczynie wad jej urody nie jest miłe. W kącikach głęboko osadzonych oczu pojawiły się zmarszczki. Raj uniósł brwi, zadowolony z siebie. Czerwienienie się to nie wada. To słodkie, seksji. I wtedy on się zaczerwienił. Rumieniec wypłynął na wysokie kości policzkowe i uszy. Właśnie w tamtej chwili... Zakochałam się w raju Petersonie, umieśnionym młodym przystojniaku, który rumienił się równie łatwo jak ja, ale nie został na tyle długo, żebym mogła wypróbować swoje amatorskie umiejętności flirtowania. Odszedł i zaczął mnie unikać. Potem szybko i boleśnie dał mi do zrozumienia, że jestem dla niego wyłącznie młodszą kuzynką Kiliana, która przyczepiła się do ich zespołu jak rzep. I bardzo dobrze. Dla mnie ważniejsza była praca. Dzięki niej udowadniałam całemu światu, że jestem właściwą osobą na właściwym miejscu. Absolutny profesjonalizm, wyszlifowany do całkowitej perfekcji. Ale teraz, gdy raj znów stoi przede mną i patrzy, jakby chciał się nachylić i mnie spróbować, mury, które wzniosłam wokół siebie, kruszeją. Przełykam ślinę. Stoi tak blisko że czuje zapach jego ulubionego żelu. Tom Ford's Woodwood. Wood. Korzenny, wędzony i cholernie pyszny. Dostał pod choinkę od Scotty'ego i chyba się uzależnił. Tak, wiem o laju zbyt dużo. Że zwykle goli się co dwa dni tylko dlatego, że jest leniwy i nie przeszkadza mu zarost w kolorze brązowego cukru. Wiem, że nie znosi krewetek, za to uwielbia kraby i homary. Że pije lodowatą kole przed piętnastą i piwo za każdym razem, gdy ktoś mu podsunie. Wiem też, że powinnam trzymać się od niego z daleka. Nie uważam, że skrzywdziłbyś mnie specjalnie, mówię powoli ustępując. Cholera, jego obecność miesza mi w głowie. Jest zbyt blisko, tak blisko, że czuję żar i czystą fizyczność tego dużego mocnego ciała. Mam zawroty głowy. Nie. Nie góruje nade mną. Po prostu stoi i patrzy oceniająco. Zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że ktoś cię niechcący skrzywdzi. To jeszcze nie powód, żeby się wycofywać. Nigdy nie miałem cię za tchórza, Bren. Trzeźwieje. O, nie raj. Nic z tego. Nie zagrasz tą kartą. Mówi coś, ale go przekrzykuje. Czy w ogóle dociera do twojego zakutego łba, ile razy próbowałeś mnie zawstydzić, odnosząc się do mojego życia intymnego? Uniesione brwi dochodzą niemal do linii włosów. Zawstydzić? Właśnie tak! Wołam z emfazą i dźgam powietrze pomiędzy nami. Przyderczę uwagi o tym, jak uprawiam seks, z kim go uprawiam. Ja... Milknie, robi się blady. Używałeś seksu jako broni przeciwko mnie, i teraz to nagle ja zostaję tchórzem, bo nie chcę iść do łóżka z tobą? Śmieje się gorzko. To już szczyt. Rajsza żyje. Cholera, brę, Nie wiedziałem. Przełyka ślinę. Proszę, nie wciskaj mi kitu, że nie zdawałeś sobie sprawy z tego, co mówisz. Nie zamierzam. Rozpaczliwie przesuwa ręką przez włosy. Ale nie myślałem o tym w ten sposób. Po prostu wygłupiałem się tak jak z chłopakami. Prycham głośno i wymownie. Serio. Ma otwarty, szczery wyraz twarzy. Wszyscy sobie dowalamy. Zwłaszcza jak wyczujemy czyjś słaby punkt. To ciśniemy ile wlezie. Zobacz, ty ciągle powtarzasz, że jestem tępy, bo wiesz, że mnie to rusza. Teraz ja się krzywię. Rzeczywiście tak mówię. Jest jedną z najbardziej inteligentnych osób, jakie znam, ale ukrywa to pod grubą warstwą bez troski. Bez przerwy błaznuje. W końcu chłopaki zaczęły mu docinać, że jest przygłupem i tak zostało. Cena za dorastanie razem. Nasza dziecięca natura często dochodzi do głosu. Głęboki głos raja ucina moje myśli. Wiem, że zachowywałem się szczeniacko, ale byłem pewien, że po prostu sobie dogryzamy. Nigdy bym nie pomyślał, że to cię zawstydza. Zawsze uwielbiałem twoją seksowną pewność siebie i sądziłem, że to oczywiste. Błagam cię. Taka prawda. Podkreśla z całą mocą. Wiesz, czego chcesz i sięgasz po to. Podziwiam cię jak cholera. Marszczy nos. Znów mierzwi włosy. Kurde, teraz czujesz się jak skończony debil. Do głowy mi nie przyszło, że cię raniłem. Nie raniłeś, mamrocze. Wkurwiałeś. Uśmiecha się niepewnie półgębkiem. Słusznie, przyznaje i poważnieje. Przepraszam, Bren. Szczerze. I proszę, uwierz, że jest mi przykro. Przyglądam mu się dłuższą chwilę. W tym spokojnym wzroku nie ma kpiny. Tym razem mówi serio. W porządku. Kiwam głową. To dobrze. Wzdycha z ulgą. Teraz z kolei mnie poczucie winy przygniata pierś. Ale ja nigdy nie uważałam cię za głupka. Jesteś najmądrzejszy z nas wszystkich. Raj wzdryga się. Zaskoczyłam go, ale próbuję tego nie okazać. No nie wiem, ale i tak dzięki. Przepraszam, że cię obrażałam. Patrzymy na siebie bezradnie, nie wiedząc, co robić na tym nowo odkrytym terytorium. Dobrze, odzywam się w końcu i odsuwam kosmyk włosów do tyłu. Skoro wszystko już sobie wyjaśniliśmy, ustalmy, że nie będziemy o tym więcej rozmawiać. Ej, chwila. Unosi ręce. W jego oczach iskrzy rozbawienie. Zgodziliśmy się, że byłem kutafonem i że jest mi z tego powodu przykro. I że ja byłam. Jaki jest żeński odpowiednik kutafona? Chyba się nie spodziewasz, że ci odpowiem, co? Uśmiecha się, bo to podpucha. Kurczę, mam ochotę też się uśmiechnąć. Powstrzymuję się jednak. Zgodnie przyznaliśmy, że oboje byliśmy dla siebie okropni. Co jedynie potwierdza, jak bardzo twoja propozycja jest niedorzeczna. Niedorzeczna? Śmieje się. Nie zapędzałbym się aż tak daleko. A ja owszem, cholera. Dlaczego ten żar w jego wzroku tak mnie porusza? To, że oczyściliśmy powietrze, nie oznacza jeszcze zaufania. Ale już wiesz, żebym cię nie skrzywdził i że cię szanuję, sama powiedziałaś. Wygląda na tak szczerze stropionego, że nie mam wyjścia. Muszę uwierzyć w jego dobre intencje. Kręcę głową. Może ty potrafisz tak szybko przełączyć pstryczek? Ja nie. Jedne przeprosiny nie wymarzą całych lat zgryźliwości pomiędzy nami. Zgryźliwość? Brzmi trochę za brutalnie. Raczej delikatne sprzeczki. Prawie wyrywa mi się śmiech. Raj jest tak bezwstydnie denerwująco rozbrajający. Trudno też od razu puścić w niepamięć te niezliczone sytuacje, w których mnie zawiodłeś. Ja umawiałam wywiady, ty się od nich migałeś. Kurwa, nienawidzę wywiadów, Bren. I unikam ich za wszelką cenę, ale z własnych powodów, nie po to, żeby cię wkurzyć. Nigdy nie traktowałeś poważnie mojej pracy, unosi brodę. Nieprawda. Dobrze wiem, jak ważną rolę odgrywasz w życiu kapeli. Ach. Pewnie dlatego przewracałeś oczami i zrzędziłeś za każdym razem, gdy przedstawiałam wam plan tygodnia. Kurde, Bren, wszyscy trochę marudzimy. Robi kwaśną minę. Jesteśmy gwiazdami roka. Kręcenie nosem na kontakty z ważniakami to dla nas coś naturalnego. A ty, jakkolwiek by na to patrzeć, jesteś naszym łącznikiem z establishmentem. Dobra, tu ma rację. Przesuwa się bliżej. Pytanie brzmi... Czemu mnie robisz taką jazdę, a reszcie na spokojnie odpuszczasz? Bo żaden z nich nie znalazł mi za skórę tak jak ty. Odczytuje prawdę w moich oczach i na jego twarzy pojawia się radość. Chyba dlatego tak reagujemy na siebie, bo na wszelkie sposoby staramy się udowodnić swoją wyższość. Ciężko nie przyznać racji. Patrzy na moje wargi. Moglibyśmy ustalić, że oboje jesteśmy równie dobrzy. Moglibyśmy przestawić ten przełącznik. Czemu tu tak gorąco? Na jaką temperaturę ustawiłam ogrzewanie? Wypuszczam spłuc powietrze. A co, jeśli zwyczajnie mi się nie podobasz? Rany, ale palnęłam. Raj natychmiast wychwytuje ściemę. Mruży oczy, odrobinę unosi kącik ust. Gdy się odzywa, jego głos, teraz oktawę niższy, brzmi jak pomruk. Naprawdę. Nachyla się, opuszcza głowę. Jest teraz bliżej niż kiedykolwiek przedtem. Gdy się spina, mnie ruchomieje. Jego oddech muska wrażliwą skórę szyi. Nie zamierzam Cię pocałować, tylko coś sprawdzam. Przesuwa nosem po moim policzku. Zamykam oczy. Pragnienie, żeby do niego przylgnąć, jest niemal nie do zniesienia. Delikatne dotknięcie warg na moim pulsie sprawia, że jeszcze bardziej przyspiesza nam oddech. Raj wzdycha ciężko. Ja drże. Serce ci szybko bije, zauważa niby mimochodem. Nie jestem w stanie odpowiedzieć ani się ruszyć. Ciepłą, pokrytą odciskami dłonią, ujmuje moją spoconą i delikatnie przyciska do swojej szerokiej piersi. Jego serce też wali w szalonym rytmie. Czujesz? Tak reaguje, bo stoję blisko ciebie. Niski głos wibruje na mojej szyi. Drażni zakończenia nerwowe. I myślę o tych wszystkich sposobach, na które mógłbym cię poznać. O tych rzeczach, które doprowadzałyby cię do orgazmu. Mięknął mi kolana. Chwieje się tylko raz. Delikatnie, ale on to widzi. Jego uścisk staje się odrobinę mocniejszy. W krtani słychać narastający pomruk. Nabieram powietrza i odchylam się. Nie jestem gotowa, żeby widzieć ogień w jego oczach. Bezwstydne pragnienie. Raj nigdy w życiu tak na mnie nie patrzył. Opieram się o blad, zanim wyląduje na podłodze. Teraz już wiesz, mruczę głęboko. Pociągasz mnie fizycznie. Zawsze tak było. Boże, nie powinien nic podobnego mówić. Mieliśmy milczące, ale bardzo trwałe porozumienie oparte na wzajemnej niechęci i unikaniu się. To nie jest pociąg, udaje mi się wykrztusić, to wzburzenie. Nie odsuwa się. Dzielą nas dosłownie centymetry. Nasze piersi prawie się dotykają przy każdym spazmatycznym oddechu. Czy właśnie wyczuł, że kłamie? Oczy w kolorze jasnego dżinsu przeszywają mnie na wskroś. To obietnica. Słowa spadają ciężko. Obietnica, Bren. Jak mogłoby być cholernie dobrze, gdybyś tylko odłożyła na bok swoją dumę? Wtedy robi krok w tył, rozkłada ręce, jakby pokazywał, że nie ma nic do ukrycia. Pomyśl o tym, ok? Po prostu pomyśl. Wychodzi więcej na mnie nie patrząc, a ja przeklinam go przez resztę nocy, bo nie jestem już w stanie zmrużyć oka. Łajdak. Rozdział trzeci. Brena. Nie ma raja, oznajmia Sofi, wzdychając demonstracyjnie. Czubkiem Jimmy Choo Love wystukuje pospieszny rytm na wygładzonej betonowej podłodze studia fotograficznego. Przez chwilę podziwiam moje pantofle. Jasnożółta skóra, biały czubek i elegancki czarny obcas. Drugi but jest biały, z czarnym czubkiem, żółtym obcasem. Uspokajam się jak zawsze, gdy patrzę na swoje buty. Tak, to próżność. Ale dorastałam w biedzie, nie mając nic i przyglądając się bogatemu kuzynowi oraz jego przyjaciołom, do których należał świat. I teraz nie do końca potrafię uwierzyć w to, że stać mnie na luksus i mogę sobie kupować piękne buty. Może to głupie, ale sama świadomość, że nie muszę sobie odmawiać kupna zajebistych szpilek, że do miejsca, w którym jestem dotarłam dzięki ciężkiej pracy, przywraca wszystko na miejsce. Buty są dla mnie talizmanem. Niosą mi pocieszenie, odsuwają lęk, koją nerwy. Dlatego patrzę na moje Jimmy Choo i powoli wyzbywam się chęci, żeby zniszczyć raja. Spóźnia się na sesję fotograficzną zespołu, więc wszyscy jesteśmy uziemieni. Sofie ma nianie na godziny, cała reszta różne spotkania. Ale co tam? Tkwimy tu i czekamy, aż raj raczy przywlec tyłek do studia. Whip i Jack grają w Minecrafta w małej strefie wypoczynkowej, którą tutaj urządziliśmy, i kłócą się o wygląd fortecy samotności. Scotty trochę siedzi z nosem w telefonie, a trochę im się przygląda złośliwie komentując dyskusję. Kilian leniwie gra stairway to heaven, co chłopaki uważają za przezabawne. To pewnie jakiś inside joke muzyków, ale jestem zbyt wkurzona, żeby pamiętać. Zjawi się. Zapewniam, w duchu znów przeklinając kolegę Petersona. Nie widziałam go od chwili, gdy wczoraj w nocy ogłuszył mnie propozycją, i niekoniecznie pragnę znów stanąć z nim twarzą w twarz. Ale mamy robotę do zrobienia i powinien się ogarnąć. Nie, żeby takie spóźnianie się było nowością. Wiadomo, że nie można na nim polegać. Gdy mówiłam, że nie potrafię mu naprawdę zaufać, rzeczywiście tak myślałam. Nienawidzi, gdy ktoś robi mu zdjęcia, odzywa się Sofii, bardziej rozbawiona niż urażona, odstawia aparat, przeczesuje palcami włosy. Orzechowe u nasady dalej są jaśniejsze, by na końcach stać się piankowo białe. Zabawne, gdy zaczynaliśmy, to Kilian najbardziej bojkotował sesje zdjęciowe. Tylko dlatego, że był dupkiem, uśmiecham się tak jak raj. Sofii kręci głową. Białe kosmyki przelatują nad ramionami. Raczej nie o to chodzi. W każdym razie w przypadku Raja. podnosi butelkę Eisti, bierze długi łyk. Ostatnio coś się z nim dzieje. Zastygam z przerażenia, jakby jakimś cudem cała kapela. Wszyscy przyjaciele wiedziała, co się wczoraj wydarzyło. Serce ściska mi się ze strachu, że za chwilę. Sofie spyta mnie, co się dzieje z naszym basistą.